Kochani, dzisiaj recenzja książki z mojej nowej placówki z widokiem na moje mega atrakcyjne, jak wiecie, stopy. Bo jeszcze nie zorganizowałam sobie tu jakiegoś miejsca takiego biurkowego. Jestem w trakcie. Teraz właśnie udało mi się wszystko tutaj, co mam rozpakować i chciałam Wam przedstawić, mam chwilę, chciałam Wam przedstawić książkę Jean z dżungli. Autorką jest Geraldine Gandro. Na pewno to źle wymawiam. Natomiast jest to biografia, ale tak nie do końca. To jest historia, wycinka życia pani się, która się nazywa Jean Lidlow. I tutaj, Dorotka, będziesz zaskoczona, bo to jest najlepsza ze wszystkich książek, które wzięłam i myślę, że tobie się spodoba. Historia jest taka, że ona pochodziła z takiej, no, z wyższych sfer, Amerykanka, Nowego Jorku, z wyższych sfer, ale w strasznie takiej pokręconej rodzinie, tak, gdzie finalnie tam, no, jej siostra popełniła samobójstwo i ona też bardzo jakby przez te przeżycia dzieciństwa i życia w rodzinie pokręcona, ale będąc bardzo młodą dziewczyną w latach, wydaje mi się, 50., tak, wyjechała do Wenezueli i poszukiwać diamentów, a finalnie zaczęła jakby poznawać życie któryś tam, jakieś tam, no, plemienia czy szczepu, czy jak to nazwać, Indian jakiś tam. I na podstawie tego, co tam zaobserwowała, opracowała jakby taką teorię wychowywania, teorię trochę psychologiczną. Ona się trochę psychoterapią zajmowała i książka się nazywa W głębi kontinuum. Ja spróbuję ją jakoś zdobyć i przeczytać. I ta książka zapoczątkowała tak zwane rodzicielstwo bliskości. Jak kto wie, to wie. Jak nie, to powiem krótko. No, chodzi o to, że z tymi dziećmi się kwitwaszą w wyrze i cały czas te dzieci noszone w chustach i tak dalej. Ja z tym, że to zastosowane u nas, w naszej kulturze, zadziała tak jak u tych Indian, się nie zgodzę. Ale to, co ona opowiadała o tych Indianach, to jest naprawdę prawda, ale po prostu tego się nie da przenieść w naszą cywilizację i te wszystkie chusty i barłożenia z dziećmi są kolejnym przegięciem, nie? O rodzinie to Wam więcej opowiem na podstawie tego, co zostałam tutaj w nowym miejscu. Natomiast książka jest niesamowita. Ma taką zwrotkę na końcu, bo to wszystko jest fajnie napisane. Myślę, że też jest fajne to, że napisała to jakaś ktoś inny, nie ona o sobie. To jest fajne, fajnie, bardzo fajnie. Naprawdę spokojnie można książkę przeczytać. Tu na zdjęciu jest ze swoim mrówkojadem, którego przywiozła tam z tej dżungli. I potem jest końcówka, w której ta dziewczyna, która okazało się bardzo się z nią zaprzyjaźniła i w zasadzie była przy jej śmierci nawet, też bardzo takiej spektakularnej, ale w bardzo, bardzo podeszłym wieku, opisuje swoją relację z nią i jaka ona naprawdę była. I to jest takie po prostu psychologiczne walnięcie. Także naprawdę nie będę nic zdradzała, ale serdecznie polecam książkę. Nie jest gruba. No nie jest to taka książka, że się przeczyta jednym pchem. A ja powiem jeszcze, ze wszystkich książek, które wzięłam i z tego potwornie grubego, małego życia, którego chyba nie przebrnę, to się muszę zabierać za kolejną Jojo Moyes, bo reszta jest niepostrawna. Ale będę prezentować kolejne książki. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Ale jeszcze Wam się pokażę. Czytajcie książki, bo to rozwija i pomaga żyć. Pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa!